Imitacje tynku to ciekawe rozwiązanie cechujące się nowoczesnym wyglądem. W dzisiejszym odcinku zaprezentuję Państwu, jak pomalować ściany farbą imitującą tynk firmy Decoverni. Co będzie nam potrzebne? Pędzel, mały wałek, duży wałek, pędzel bez trzonka 70 mm, mieszadło do farby, drabinka, taśma malarska oraz folia malarska. Po wcześniejszym przygotowaniu ścian, zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obklejeniu od drzwi taśmą i zabezpieczeniu podłoża folią, przechodzimy do pracy. Na początek dobrze należy rozmieszać farbę podkładową Decoverni Quarzo i przelać ją do kuwety malarskiej, aby dobrze nam było namaczać wałki i pędzle. I przechodzimy do malowania. Pędzlem odcinamy rogi ścian, w mniej dostępnych miejscach malujemy małym wałkiem, następnie dużym wałkiem dokładnie malujemy całe ściany. Gdy całe pomieszczenie zostało już zapodkładowane, zostawiamy je do wyschnięcia na około 4 godziny. Następnie zabieramy się za malowanie farbą Decoverni Reflex i tu bardzo pomocny będzie pędzel bez trzonka. Farbę nakładamy na ścianę we wszystkich możliwych kierunkach, tak jak jest to pokazane na filmie. Bardzo ważne jest to, aby farba została nałożona w każdym miejscu, tak aby nie było widać przebijającej się farby podkładowej. Warto również zwrócić uwagę na to, by nie nakładać dużych ilości farby w jednym miejscu, tylko równomiernie po całej ścianie. Wbrew pozorom, malowanie farbą imitującą tynk nie jest wcale trudne. Każdy powinien sobie z tym poradzić. Po zamalowaniu wszystkich ścian zdejmujemy taśmy malarskie, ściągamy folię i myjemy narzędzia. Możecie teraz zobaczyć efekt końcowy. Farba staje się półsucha po około 6 godzinach. Następnie całkowicie wyschnięta jest dopiero po 24 godzinach. To wszystko w tym poradniku. Cześć!